23. Mistrzostwa Polski w tańcach polskich. To chyba już wielszewska tradycja. W sumie nie pamiętam jako wójt, żeby były gdziekolwiek indziej, więc trochę uzurpujemy sobie to, ten monopol, ale myślę, że to dobry monopol, w który wpisujemy się razem z powiatem legionowskim, bo praktycznie od początku razem współpracujemy w tym wydarzeniu. A dobrze jest być stolicą tak ważnego wydarzenia. I dziękuję każdemu, kto zrobił wszystko, żeby te mistrzostwa doszły do skutku. Dla mnie, jako osoby o mniej artystycznej duszy, może duszy tak, ale nie umiejętnościach, to tym bardziej wielka artystyczna uczta, muzyczna, taneczna. I mam nadzieję, że dla wszystkich, którzy oglądali, czy na żywo przez internet, to było naprawdę doświadczenie czegoś wyjątkowego. Dziękuję wszystkim, każdemu i wszystkim razem, dlatego że tylko wtedy daliśmy radę, bo to jednak jest wydarzenie finansowe, nie tylko kulturalne, ale cieszę się, że są ludzie, którzy chcą wspierać naszą inicjatywę, jak lokalna organizacja turystyczna Przystań Sercu Mazowsza, ale również, proszę Państwa, Marszałek Województwa, Ministerstwo Kultury i wielu, wielu innych. No i oczywiście powiat legionowski. Bardzo za to dziękuję. Liczę na dalszy ciąg. Do Wieliszewa na Mistrzostwa Polski Mazur 2024 przybyło ponad 28 ośrodków z całej Polski. Są tutaj najlepsze ośrodki, najlepsze zespoły, które można sobie wyobrazić. Brzmi muzyka Mazura z czwartej kategorii, za chwilę najlepsza kategoria piąta. Wspaniali tancerze, ponad 130 par, chyba rekord jak do tej pory. Jestem ogromnie szczęśliwa, że kolejny rok Mistrzostwa Polski w tańcach polskich odbywają się właśnie tutaj u nas w Wieliszewie, w naszym powiecie legionowskim. Jest to ogromny dla nas wyróżnik, ponieważ gościmy tutaj pary najlepsze z najlepszych tancerzy. I mam nadzieję, że ta współpraca tutaj z organizatorami oraz naszym powiatem będzie jeszcze przez długie lata. Brawo, brawo, brawo.